katastrofa wizerunkowa na lotnisku Chopina. Dobra zmiana wyrzuciła świetnego PR-owca, który rozsławiał lotnisko na fejsie i Twitterze. Ponieważ oficjalnie nie wiadomo, za co wyleciał z lotniska, pojawiają się różne domysły. Podobno kawał dobrej roboty, jaką odwalał fachowiec, nie miał najmniejszego znaczenia, bo jego stołek był potrzebny partii w ramach akcji Koryto Plus. Listę 1000 członków i znajomych PiSu, poupychanych na ciepłych posadkach, opublikował Puls Biznesu. Być może teraz jest to już lista 1001 członków. Minęła już połowa stycznia, ale partia nadal rozpamiętuje wydarzenia z 16 grudnia. Przypomnijmy, grupa obywateli zebrała się pod Sejmem, by zaprotestować przeciwko nielegalnym głosowaniom. Tak się liczy głosy! Tak się głosuje na tej sali! Policja opublikowała zdjęcia nieprawomyślnych demonstrantów na swojej stronie internetowej. Helsińska Fundacja Praw Człowieka protestuje. Z kolei Marek Kuchciński właśnie zwolnił szefa Straży Marszałkowskiej, który nie zastosował przemocy wobec posłów. Natomiast suweren nie pozostał dłużny. Opublikował własny list gończy, w którym ściga osoby łamiące konstytucję. Polak potrafi. Co dopiero, jak spotka się dwóch Polaków, takich jak Dawid i Jakub. Ponieważ Platforma z PSL-em przez 8 lat nie potrafiła przegłosować związków partnerskich. Trzeba mieć odrobinę cywilnej odwagi. Mężczyźni, którzy są razem od 7 lat, wezmą ślub za granicą, choć nawet w Polsce powinno być to banalnie proste. Do you think anybody should be able to get married? If you're old enough. A wszystko dzięki hejterom, z polskimi urzędnikami stanu cywilnego włącznie. Ślub odbędzie się na Maderze. Ale niech się pani... Gratuluję. To wszystko na dziś. Do zobaczenia w piątek.